Coraz mniej czasu do meczu z Gruzją, temperatura coraz wyższa i w sensie metaforycznym, i w sensie dosłownym, bo właśnie teraz mamy już 28 stopni Celsjusza. Piłkarze pierwszej drużyny dosłownie kilkadziesiąt minut temu udali się na spacer. Tam padła bardzo ciekawa teza z ust Wojtka Szczęsnego, który stwierdził, że Grzesiek Krychowiak do tej pory w swojej karierze rozegrał jeden mecz z Gruzją, strzelił jednego gola, w ostatnim miesiącu rozegrał jeden mecz na stadionie narodowy, także strzelił gola, a więc dzisiaj także musi tego gola strzelić. Ta teza zdecydowanie spodo spodobała się Grzegorzowi Krychowiakowi. Zawodnicy pierwszego składu i pierwszej kadry byli na spacerze, natomiast też kilku zawodników dzisiaj poza kadrą meczową. W sumie sześciu z nich. Pięciu z nich trenowało dzisiaj na stadionie Zwaru Warszawa. To Przemysław Tytoń, Kamil Glik, który pauzuje za kartki, Rafał Janicki, Patryk Tuszyński, także Ariel Borysiuk. Dawid Kownacki jest kontuzjowany, on nie trenował, a także nie znajdzie się w kadrze na to spotkanie, tak jak to miało miejsce w kilku ostatnich dniach. Także dzisiaj piłka szlecha Poznań został w hotelu. Jeszcze był czas na to, żeby odbyć jakieś rozmowy, tak jak Hubert Małowiejski z Michałem Pazdanem, chociaż tak na dobrą sprawę trudno panów, zwłaszcza z tyłu rozróżnić. Był czas na to, żeby wypić kawę przed nami jeszcze odprawa przedmeczowa, na której zawodnicy dowiedzą się, kto dzisiaj wyjdzie w pierwszym składzie, całą niemal noc obradował sztab pierwszej reprezentacji nad tym właśnie tematem, a więc miejmy nadzieję, że te wnioski będą jak najbardziej właściwe. O godzinie 18. Polska gra z Gruzją, zdaniem Kamila Grosickiego to najważniejszy mecz tego sezonu.